Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie. Moje matury się już skończyły w tym roku. Mam nadzieję. Mam nadzieję, że nie będę musiała pisać poprawki. Chociaż jeżeli mam pisać jedną poprawkę, no to, bo można maksymalnie jedną, to ostatecznie mogę pisać poprawkę. Dobra, wracając. Widzicie po tytule? Myślę, że nie będę już wam pisać tych tytułów, żebyście specjalnie kliknęli film. Po prostu będę pisać vlogi, albo coś, nie wiem, typu, znowu coś kupiłam. Chcecie zobaczyć? Zapraszam do filmu. Dobra, więc tak, znowu coś kupiłam. Gigantyczne pudło. Podoba wam się mój wieszak? Znalazłam go na Allegro, kupcie go na Allegro, albo na stronie jakiejś tam wieszaki, coś takiego. Dobra, ten kupicie na Allegro. Dobra, zaczynamy! No, pudło. Intro! Pudło, intro! Dobra, kochani, ja wam tam przyspieszyłam rozpakowywanie. Jestem zakochana i zachwycona tym zakupem. Po prostu on jest świetny. Jakby jest tyle rzeczy w cenie. Już wam po kolei mówię i będę wam prezentować. To będzie dłuższy film. Więc tak, jak widzicie, przed sobą mam gondolę. Myślę, że możemy od niej zacząć. Chciałabym jak najbardziej wam tutaj wszystko pokazać. Zobaczcie, tego jest. Tyle tych folii, tego wszystkiego. Przełączę obiektyw, ponieważ ten obiektyw bardziej kolory, myślę, że lepsze pokazuje, bo tutaj jak widzicie są takie żółte, a tak naprawdę jest gondola lekko szara. Więc tak, tutaj mamy to dziurę, która powoduje, że możemy sobie bez problemu i łatwo przenieść gondolę.
Kurczę, ja bym mogła normalnie być prezenterką wózków, jakbym w jakimś sklepie, kurczę, z wózkami pracować, a nie, kurczę, w medycynie. Dobra, więc tak. Oczywiście jest materacyk w zestawie. On jest taki, powiedziałabym, cieniutki i myślę, że jakbym miała dla dziecka kupować, to chciałabym kupić coś bardziej miękkiego. Bo powiem szczerze, że chociaż to jest taka gąbka pamięciowa, tak zwana. Jest tutaj dosyć dużo miejsca, ale nie za dużo, więc podoba mi się, że ta gondola nie jest wielką taką landarą, bym powiedziała. Zobaczcie tą budę. Po prostu daszek jest niesamowity. Z tego co pamiętam, on ma jeszcze tu suwaczek. Nie, coś mi się tutaj obzdurało. Dobra, i zaraz sobie zasunę. O, teraz mam powiększę. O, tutaj mam to przykrycie. Dobra, na razie ten dziób chowany. I... Dobra, gdzie my to mamy tutaj? Dobra, udało mi się. Zasuwam. O, dobra. I zasunę sobie do końca, żeby zobaczyć, jak bardzo jest to. Wow! Kurczę! Nieźle, zobaczcie. Taki niezły ten dziubol. Kurczę. No na zimę to w ogóle dziecko jest schowane na maks. Ale bez tego dziuba jest też, myślę, że dosyć to wysokie. Ale możemy sobie to jakoś podwinąć. No tak słabo z tym pomyśleli, ale nieźle. Nie narzekam. Podoba mi się bardzo ten wzór. Jest taki... No mogli zostawić płaski, a jednak myśleli, żeby zrobić wzorek. Fajnie, fajnie. Dobra, ściągamy to. Ściągamy, bo mamy za oknem, kurczę, 20 stopni. Dobra. I pewnie zastanawiacie się, co to jest ta siatka. Zaraz do tego przejdę, jak mamy przechodzić już do gondoli całkiem. Ale na momencik jeszcze przeniesiemy się do stelaża. Zaraz na stelaż postawię gondolę i lecimy dalej. Ta-da! No dobra. Ciekawe. Ups. No, sporawy. Nie no, myślałam, że będzie mniejszy. To coś się... Znowu coś tu się... coś nie pukło. O, teraz dwa poszły guziczki. No dobra, a my tu mamy jakieś coś mamy? Mamy. Oj, ups. Mamy wentylację. Nie pamiętam, czy on będzie miał. Okej, fajnie. Jest taka fajna wentylacja, ale tak... Nie wiem, czy ona do filmów mi się nada, bo właśnie tak z daleka tak, ale... Z tej perspektywy to chyba nie, z daleka może tak. No dobra, tak wygląda w środku. Ale to nie koniec. Właśnie. Ups. Dobra. Moi drodzy, on ma jeszcze tu wentylację. To jest moim zdaniem największy bajer. Oh, proszę bardzo. Ta-dam! No nie, no ja nie wierzę. No. Świetne to jest. Naprawdę fajne. No i tu są takie guziczki, żeby można sobie tutaj zaczepić to, ale tego nie dobiła. Na pewno nie jedną ręką. I tak wygląda w środku. Tu jest biała siateczka. No, ale powiem wam szczerze, że szukałam właśnie gondoli, żeby była ta wentylacja. No, do filmów. Co mogę wam powiedzieć? Do filmów, żeby jak najwięcej fajnych ujęć było. No, i tak się może wózeczek prezentuje. Jeżeli chodzi o gondolę, no to właśnie tak. Zaraz wezmę spacerówkę i pokażę wam, jak wygląda ze spacerówką. Dobra, i posadziłam tutaj Tosię. Zauważyłam, że odkleiła jej się rzęsa i już włoski ma w takim stanie. Odkleiła się, no trochę tak już jej zeszła ta rzęsa. Będę musiała zrobić jej mały zabieg. Ale spokojnie, nic nie będzie. Więc tak, ona sobie tu już siedzi. I idzie tu do mnie. Myślę, że sobie tak któregoś razu pojedziemy. No i czas na budę. Proszę.
pierwszy bardzo, jeden stopień, drugi stopień. I tu mamy przybaw taką wentylację i on się tak prezentuje. No i uwaga, to nie wszystko. Mamy jeszcze magiczny suwaczek. Trzeci stopień. No, trzyma się czy się nie trzyma? O, trzyma się. Nie trzyma. O, teraz się trzyma. Wielgachna buda. Tak jak on mówiłam, balios S. Dobra, mamy tutaj na takie coś. Kładziemy sobie dzieciaczka. No i sobie dzieciaczek nasz chrapie. Coś jeszcze jest? O, tu coś jeszcze jest, ten dziób. O kurde, dobra. No nieźle. Powiem wam szczerze, że wow. No, dobra. No. Sobie nasza Tosia śpi. Czy ona jest na płasko? Chyba tak. No i dobra, i teraz sobie podniesiemy. Pokażę wam coś, co taki gest. Mi się on najbardziej podobał z całej tej serii tego wózka. To jest to cudeńko. To. Tak, dokładnie, kochani, to. Jak widzicie, to jest siateczka. Teraz jest wkładka ocieplana, ale można to zdjąć i będzie po prostu siatka. Czyli... po prostu na lato teraz będzie idealnie. No, czy mi tutaj kliknęło? Kliknęło. Bo mnie to tak strasznie denerwuje trochę ten mechanizm. Ale dlatego, że na początku jest denerwujące, przez to, że nie było dobrze ustawione. Teraz jest już dobrze. No dobra, o! Ale śmiesznie. Dobra, myślę, że pokazałam wam najważniejsze. No chciałabym jeszcze pokazać składanie, ale to nie teraz, ponieważ, tak jak mówiłam, pani z telefonem mi się kończy. Będę musiała sobie znowu zbrać zdjęcia i wszystkie inne te szuruburu. Czemu ty jesteś taka prześwietlona? Ty tak nie wyglądasz, ty jesteś ładniejsza na żywo. Dobra. No. Ojej, to jakoś tak mało tego miejsca. Czy twoja siostra się tu zmieści? Bo nie mówiłam wam, kupiłam jej siostrę. Dokładnie to kupiłam wczoraj o 17 można powiedzieć, to już wam będę mówiła. Dokładnie kupiłam 17.03, udało mi się kupić kit Zoe by Natalie Blick. Sąsiad sobie chyba meble kupił. Kit Zoe by Natalie Blick. No i to jest limitowany kit. To jest ogólnie siostra tej małej Fruzi. I zastanawiam się, do której artystki wysłać ten kit, żeby mi pomalowała, bo oczywiście ten kit będzie niepomalowany. Wydaje mi się, że może do pani Małgosi Pamfil chyba bym chciała, bo takie duże lale robi cudownie. Zuzia jest na sprzedaż na OLX. Możecie sobie znaleźć. Tam ona ma, tam w tym tytule jest Real Born Jade, ale też jest Reborn. Ona jest za ponad 2 wystawiona, za ponad 2000. To jest moja cena, kochani. To, że zakupiłam ją za tyle czy za tyle, ja uważam, że jest tyle warta. Ja jeżeli miałabym sprzedać na zagranicznej stronie, to cena byłaby dużo wyższa, ponieważ lalki za granicą są jeszcze droższe i nie możecie jakby oceniać, ona sprzedaje lalkę za dwa tyle, za 2000 ponad. Tak. Kupiłam tą szklankę. Mogę ją sprzedać 3 razy drożej, to jest, bo to już jest moja szklanka i moja cena. No. To samo jest z limitowanymi lalkami. Ceny rosną. Każda lalka teraz od Natalie Blick jest kilkukrotnie wyższa. To, że to się kupiłam za 2 z kawałkiem. Kochani, teraz mogłabym ją sprzedać za 2 razy więcej. Ponieważ jest kit limitowany, kit jest po pierwsze oryginalny. Oryginalne, kupujcie tylko oryginalne, nie kupujcie tych chińskich. Ja trochę się naczytałam o tych chińskich, ten materiał jest szkodliwy. Tak podczas wypiekania, podczas malowania inaczej będzie
Inaczej będzie ta guma chłonąć ten kit. To jest z innej fabryki w ogóle. Nie, ja jestem przeciwniczką. Nie kupuję kitów nieoryginalnych. Nie. Dlatego kupiłam na stronie oficjalnej, tak, czyli tak podanej przez samą rzeźbiarkę Natalii. Z niemieckiej strony i tam ona podała link do tej niemieckiej strony, bo ja wolałam w Niemczech, żeby już uniknąć cła. Bardzo koleżanka mi pomogła, jeżeli chodzi o zakup lalki, bo po prostu powiedziała mi, ej, weź sobie kup w Europie, bo wtedy nie będziesz musiała płacić cła. Bardzo dziękuję, bo ona jest moją taką wiedzą i jak zapytam ją o coś, to ona jest przekochana i ona mi napisze. Pozdrawiam ją serdecznie, mam nadzieję, że wie, że o nią chodzi. No i kurczę, no. I bez niej myślę, żebym się nie odważyła jednak kupić kitu. Chciałam kupić Sandy od pani Joanny Kazimierczak, no ale ja wtedy miałam też mniej pieniążków, nie miałam, jak dobrze pamiętam, pracy. No ale Zoe też ma dosyć, myślę, że proste nóżki, tylko stópki ma bardziej chyba, nie takie całkiem takie, o, tylko jedną ma taką, o, chyba. Zobaczymy. Myślę, że takie ma jak Tosia. Ty masz takie stópki, nie? Ma takie stópki. Dobra, zobaczymy jak będzie z Zoe. Mam nadzieję, że w następnym roku uda się ją tak dokończyć i tak na tip-top, włoskie i tak dalej. Chociaż kto wie, może w tym roku się uda. Niestety wysyłka dopiero będzie tych kitów, czyli tych zestawów 31 sierpnia, czyli pod koniec wakacji. Jeszcze może się okazać, że tego kitu dla mnie nie ma, więc ja za bardzo się nie cieszę. Aktualnie mam zawieszone pieniążki, ceny kitów wzrosły. Dużo pieniążków wydałam, teraz kupiłam jeszcze wózek. Dobrze, że mam dobrą pracę, dobrze, że mam stałą pracę, dobrze, że przedłużyli mi umowę. O, tak by było słabo. No dobra, to myślę, że jeżeli chodzi o dzisiejszy film, dziękuję wam za obejrzenie. Właśnie, powinnam jeszcze ja się tutaj wstawić, ale ja się dzisiaj z dziewczynką. Dobra, to już w innym filmie. Mam nadzieję, że wam się mam nadzieję, że się spodoba, bo bądź, nie mogę się wysłowić, już za dużo gadam. Mam nadzieję, że rozpakowywanie wózka wam się spodobało. Ogólnie wózek jest fajny, tylko jak widzicie, nie może być idealnie. Nie mam instrukcji. Nie mam. Kupiłam wózek najtańszy za 200 zł i tam nawet dali instrukcję. No, biednie strasznie. No dobra, to zadzwonię sobie teraz do sklepu, zapytam się, co w takiej sytuacji, jak u nich to działa, czy mam pisać do sklepu maila, żeby wysłali mi instrukcję, czy mam pisać od razu do producenta. Wolałabym, żeby sklep to zrobił, a ogólnie to, że stelaż przyszedł presowany, to co? Co dalej? Trzymajcie kciuki. Mam nadzieję, że jakoś to będzie. Tosia wam, z wami się żegna, ja się z wami żegnam. Dzięki wam za obejrzenie. No, to buziaki. Pa, pa!